Piątek 26 listopada w województwie śląskim potwierdzono 3262 nowe przypadki koronawirusa. To kolejny dzień, kiedy w dobowych raportach nasz region znajduje się w czołówce stwierdzonych przypadków COVID-19 w Polsce. Przy czym należy zwrócić uwagę, że w województwie śląskim zamieszkałem przez ponad 4 miliony osób wykonano w ciągu ostatniej doby 11 997 testów. Ta gęstość zaludnienia powoduje, że zajmujemy niechlubne miejsca w rankingu tych najbardziej zakażonych województw. Zaraz po mazowieckim utrzymujemy się tak właściwie, ponieważ no, ten wschód Polski jest już, można powiedzieć, już jest po fali i tam coraz mniejsze są zakażenia. U nas niestety ze względu na tą gęstość zaludnienia, na duże zakłady pracy, ta transmisja wirusa jest bardzo łatwa. Do tego nie wszyscy mieszkańcy niestety w naszym województwie są zaszczepieni, bo 54% mieszkańców przyjęło szczepionkę. To wciąż jest za mało, aby wytworzyć tą odporność populacyjną no i zabezpieczyć przed kolejnymi zachorowaniami. Statystyki dotyczące zajętych łóżek dla pacjentów z COVID-19 też nie wyglądają najlepiej. Zajęte jest 1648 łóżek na 2222 dostępnych i 150 na 176 dostępnych respiratorów. Takie dane znaleźć można było na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 26 listopada tuż po godzinie 14. Tych respiratorów nie zabraknie, bo urządzeń jest sporo, łóżek jest sporo. To jest tylko kwestia przekształcania po prostu i dokładania tych respiratorów, urządzeń do kolejnych miejsc, więc tym proszę się nie martwić, tych respiratorów nie zabraknie. Tak jak to było na początku pandemii, kiedy rzeczywiście zauważalny był problem z respiratorami. Tutaj tego nie ma. Przykładem jest chociażby szpital tymczasowy w Pyrzowicach, gdzie przypomnę, on przygotowany jest na 144 pacjentów. W tym 10 łóżek to właśnie łóżka respiratorowe i okazało się, że ze względu na to, że coraz więcej pacjentów trafia do tego szpitala i wymaga podłączenia do respiratora, ten szpital maksymalnie jeszcze zwiększył, czyli przekształcił 4 kolejne łóżka w respiratorowe, czyli łącznie jest tam 14 łóżek z tymi urządzeniami i niestety wszystkie te łóżka są zajęte. Tam jest też 114 pacjentów, czyli właściwie no już ta granica jest przyjmowania pacjentów jest coraz mniejsza. Podobnie jest w szpitalu MSWiA w Katowicach. Tam 20 respiratorów, ale to nie wszystko. Jeżeli będzie potrzeba, no to szpital jest w stanie po prostu dołożyć kolejne łóżka respiratorowe. Tutaj nie ma zagrożenia, że zabraknie respiratorów. Jednak same łóżka i respiratory skutecznie nie będą leczyć pacjentów, często wymagających intensywnej terapii. Jeżeli chodzi o tą kadrę medyczną, to trzeba powiedzieć, że my tworzymy kolejne miejsca covidowe w pełnym uzgodnieniu z dyrektorami placówek, ponieważ to dyrektorzy mają wiedzę, czy są w stanie zabezpieczyć lekarzy, pielęgniarki do opieki nad pacjentami covidowymi. I co tydzień odbywa się wideokonferencja wojewody właśnie z dyrekcjami tych placówek oraz organami prowadzącymi, czyli z samorządowcami często, po to, aby była pełna transparentność, pełna jasność. I jeżeli są problemy, no to wówczas dyrektorzy mówią, że no nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć. Dochodzi do nawet takiej sytuacji, że dyrektorzy na tych wideokonferencjach zwracają się bezpośrednio do siebie z prośbą o wsparcie, o pomoc.